Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj przenosimy się w Tatry i te polskie, i te czeskie. Jestem w Bukowinie, znaczy się byłem w ubiegłym roku w ramach Ducati Tour, gdzie miałem okazję poznać z bliska Ducati Multistradę 950. Dla mnie góry to prawdziwa egzotyka. Mieszkając na płaskim Mazowszu, nie mam dostępu do tylu winkli, takich widoków i pięknych przewyższeń, dlatego lubię takie imprezy jak Ducati Tour, podczas których mogę odkrywać motocyklizm niejako na nowo. To też idealne warunki testowe dla małej Multistrady, w której siodle siedzę po raz pierwszy w życiu. Już po przejechaniu 10 km powiedziałem sobie, tak, niczego więcej mi nie trzeba. Serio, pasuje mi tutaj masa, która nie przekracza 220 kg, odpowiada mi balans maszyny, geometria i osiągi. 113 koni mechanicznych i 96 Nm powoduje, że mam ogromny zapas mocy pod prawą ręką. Dwucylindrowa testa stretta w układzie L powoduje, że nie musimy pisać podań o zmianę prędkości. Reakcja na gaz jest naprawdę natychmiastowa, a moment dostępny w bardzo szerokim zakresie. Do tego mamy działającą tak nieco po włosku, sześciobiegową przekładnię ze sprzęgłem antyhoppingowym. Skrzynia ta po prostu wymaga przyzwyczajenia, wyczucia i mniej delikatności. W przeciwieństwie do hamulców, Brembo robi robotę, a działanie ABS-u można sprawdzić właściwie jednym małym palcem. Motocykl hamuje fenomenalnie jak na ponad 200 kg masy. Dążąc do sedna, sprzęt daje mi tutaj mnóstwo radości i nie jestem nim w żaden sposób przytłoczony. Rozumiem się z tym motocyklem właściwie od pierwszego metra. No prawie, bo Ducati ma chyba najbardziej nielogicznie skonstruowany system sterowania zmiennymi mapami zapłonu i tym wszystkim, co widzicie na tym dużym wyświetlaczu. Z jego pozycji zarządzacie reakcją silnika na gaz czy kontrolą trakcji. Wszystko w zależności od nastroju czy też warunków na drodze. W sumie na Ducati Multistradzie 950 miałem okazję zrobić nieco ponad 100 km, co jest idealnym wstępem do nieco dłuższego testu tego małego adwenczerowca. Co ciekawe, podczas jednego wyjazdu miałem dostęp do dowolnej ilości motocykli z całej palety Ducati. Polski przedstawiciel regularnie organizuje tego typu imprezy pod nazwą Ducati Tour. Można przyjechać na swoim moto albo wypożyczyć sobie wybrany sprzęt na miejscu. Do kompletu są przewodnicy i kilka różnych grup, z którymi można zwiedzać na przykład takie okolice. Ja wybieram się na najbliższy taki zlot chyba w dniach 18-20 maja i będę w okolicach rezerwatu Cedzynia. Tam w ramach wiosny z Ducati będę chciał sprawdzić z wami kolejne motocykle z mojej listy. Poniżej wrzucam wam linka do tego wydarzenia i do zobaczenia na miejscu. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co najbardziej chcielibyście przetestować z portfolio Ducati.